Zagubionej wśród dalekich mórz żył groźny pirat. Kapitan Cordelas był dziki i zuchwały i nie bał się nikogo. Ja nie jestem dziki, ale też się prawie nikogo nie boję. Nie przerywaj. Na skalnym urwisku zbudował fortecę, skąd wypływał na pirackie wyprawy. Napadał na okręty i zatapiał je, a zdobyte skarby ukrywał w tajemnych jaskiniach. Strach padł na wszystkich żeglarzy. Hurra! Jestem kapitan Cordelas. Kapitan Cordelas, postrach mórz. Zaraz zbuduję fortecę. Wielką fortecę. Okiem jest groźniejszy. Pirat też nie powinien się wychylać. Oto mury miasta Portobello. Zdobędziemy je desantem. Naprzód!
zanieść tę zdobycz do twierdzy. A ja tymczasem zniszczę zapasy wroga. Trzeba ratować tego dziwnego kapitana. O, jaka śmieszna, kudłata ryba. Kudłatek. A, takie budy, no. No, pomóż mi teraz, dzielny kapitanie, w wyciąganiu sieci. Sygnalizują poszukiwanie misia, który udaje pirata. Zaraz im odpowiemy. A gdzie moja latarka? Ukryliśmy ją na wyspie skarbów. Aha. No, damy sobie radę inaczej. Już odczytali fajkowy sygnał. Proszą o powrót na brzeg. Dziękuję. Wiem, że to były żarty. Weź, kudłatku, rybę, którą razem złowiliśmy. Wiesz, Agnieszko, ja już nie chcę być piratem. Wolę zostać rybakiem.